Hello, dzisiaj wykupiliśmy Oslo Pass i zmierzamy do 30 muzeów, które są dostępne z tą wyjściówką. Jak tam? Odwieczne pytanie. Nie mam teraz jak Kasi męczyć, to teraz będę Cię męczyć. Jak się czujesz na nasze wyjście do muzeów? Jak wrażenia? Masz dość. Już się nie będę Cię pytać. Będziesz jeszcze chciał, żebym zapytała, jak Ci się podobają muzea. Jesteśmy właśnie w muzeum dotyczącym komunikacji miejskiej. Ciekawe, czy można wejść do środka? Nie chyba. Ale do tego można. Jak najbardziej wskazane. Witam pana. Co to wszystko? Witam. I co powiesz na temat tego muzeum? Podoba ci się tu na razie? No spoko. Czujesz, jakbyś przeniósł się. Cieszę się, że Ci się podoba. Ej, no spoko. Tak sobie siedzieli kiedyś, a proszę bardzo. I jadę. Mi się podoba. No to teraz to z takim konduktorem, to na koniec świata jeszcze dalej. Zobacz, nie jest rok podany. A nie, 1960, 1980. Zobaczcie, jakie maleńkie Oslo jeszcze było. No to już takie nowoczesne. Nowoczesne. No ale no widać, że to już takie nowsze, bo że jakaś skóra, fura i komura. To są autokary. O, patrz, a tu z tyłu jeszcze był bagażnik. Z latami, soneczki. Aha. Ja wsiadam. Na Korsos akurat. Proszę wsiadać, leciki do kontroli. Co to jest takie dziwne? No bo jest już mocowany, tak nie jechał. Tylko kierownicy brakuje, nie? Patrz, ale nawet tu jest, żeby zostać fotel. To nie jest, tego pisania takiego czegoś nie masz. No bo jest automatisk. Ooooooh, a radio. A to na hajs chyba. Ale nie otwiera się. A. O nie, to nie wiem, śpic na wodę. A to ręcznik? O! Ale nie ma ani jednego. O, jakie ceny, patrz. Miesięczne. 270 koron. Teraz 700 chyba kosztuje. Enkel bilet 9 koron. No 900 prawie, coś. A jak nie masz biletu, musisz zapłacić stówę. 100 mandatu, a teraz masz za godzinę 40 koron na jedną strefę. Nie ma adgang. A ja wchodzę. O, to już takie. Trochę jak w Polsce. No wiadomo, że już nie ma takich tych, ale siedzenia. Chociaż w Polsce muszę powiedzieć, że są. O, to takie to jeżdżą w Norwegii jeszcze. Takie. W Polsce to w miarę ładne są tramwaje i pociągi. Takie to przecież dalej jeżdżą. To co oni do muzeum wstawili, jak na ulicy możesz zobaczyć. No już mam więcej przycisków. Tak, ja to po Śląsku jeszcze jeżdżą. Tak? W Toruniu nie. W Toruniu mamy elektryczne. Pług śnieżny, proszę bardzo. Jaką miał łopatę. Zobacz, jak narty ma przechowywane z boku, gdzieś? Wychodzimy z muzeum. Było spoko. Jak to normalnie 50 koron kosztuje.
To nie jest duży pieniądz. 50 koron jeszcze warto. 100? Już bym się zastanawiała. Czy my jesteśmy w muzeum? Nie, to tylko normalna komunikacja miejska. Kolejne miejsce na mapie, muzeum historyczne. Idziemy zobaczyć, co tam mają do zaoferowania. Mamy plan. Idziemy. Ciekawe. Pewnie obrazy. Jest warto, wiesz, nie wiadomo, jak na takie nic nie jest niesamowitego. Połóż na tej ścianie, a mnie popycha. O, ktoś jest hardkorem, się nie boi. A się przestraszyłam. Nie, za stres. Idziemy na samą górę. Krowa od środka. Muzeum sztuki nowoczesnej to jest, proszę bardzo. Spaghetti Monte Bianco, penne z pesto, z orzechów pistacjowych, pomidorki malinowe i krewetkami. Krewetkami.